TVN kłamał, tak stwierdził sąd, o czym nie dowiecie się ani w TVN-ie, ani w mediach niemieckich, nawet biuro prasowe Orlenu milczy. O co poszło? Rok temu TVN nakręcił materiał, którym twierdził, że część rafinerii Lotos została sprzedana za niską cenę. Stwierdził, że akcjonariusze ucierpieli, że Skarb Państwa poniósł stratę. Wygraliśmy w pierwszej i w drugiej instancji. Nie ma sprostowania. To sprostowanie miało brzmieć, że nieprawdą jest, że część rafinerii gdańskiej została sprzedana za zaniżoną kwotę. Nieprawdą jest, że Skarb Państwa stracił i stracili akcjonariusze. Czy media mogą tak bezkarnie kłamać, tak bezkarnie niszczyć ludzi? Przypomnijcie sobie, przez te wszystkie lata pseudoeksperci, kopanie w TVN-ie niewinnych ludzi. Przecież myśmy budowali tylko silną polską firmę, polską silną markę. Czy media TVN, czy media niemieckie działają w interesie polskiej gospodarki? Nie. One działają w interesie swoich właścicieli. Nie bądźcie naiwni.